Masz duszę artysty? Lubisz sztukę? Chcesz poznać ginące zawody? Znajdziesz to w Muzeum Kultury Ludowej i Parku Etnograficznym z obiektami tradycyjnego XVIII i XIX-wiecznego budownictwa mazurskiego. Tu przez cały rok w pracowni garncarskiej odbywają się zajęcia dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Możemy nauczyć się toczenia naczyń na tzw. japońskim kole, rzeźbienia w glinie oraz wypalania ceramiki w piecu. W muzeum działają też inne pracownie rękodzielnicze, tkacka oraz kwiatów artystycznych. Prowadzona jest nauka ciesielstwa, koszykarstwa, chawciarstwa, koronkarstwa, pisankarstwa, a także wycinankarstwa. Zajęcia oferowane w muzeum to doskonała oferta twórczego spędzenia wolnego czasu. Pięknie położone muzeum i skansen zapraszają do obejrzenia swoich zbiorów i ekspozycji przez cały rok. Ziemia Węgorzewska oferuje również możliwość zwiedzania ciekawych zabytków, również obiektów sakralnych, militarnych i budowli hydrotechnicznych. Najcenniejszym zabytkiem z początku XVII wieku jest późnogotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, niegdyś ewangelicki, a od 1945 roku katolicki. Zachowało się w nim wiele elementów pierwotnego wyposażenia. Szczególnie godne uwagi są barokowy ołtarz z 1652 roku, bogato zdobiony rzeźbami i napisami w języku łacińskim i niemieckim, ambona z początku XVII wieku, a przebudowana w XVIII, dwa konfesjonały z 1696 i z 1715 oraz najstarsze na Mazurach organy z 1647 roku, posiadające oryginalne barokowe brzmienie. Ciekawą budowlą jest trójskrzydłowy zamek pokrzyżacki, zbudowany w końcu XIV wieku. Na przestrzeni dziejów był często przebudowywany. Ostatni szczyt z czasów krzyżackich zawalił się w 1845 roku. Dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia zamek odbudowano po zniszczeniach wojennych. Obecnie jest własnością prywatną. Otulony parkiem 160 starych dębów, kompleks pałacowy rodziny Lendorfów znajdziemy w Sztynorcie Dużym. Fundamenty zabudowań pochodzą jeszcze z XVI wieku. W parku, którego drzewostan liczy sobie kilkaset lat, natkniemy się na neoklasycystyczną herbaciarnię i neogotycką kaplicę. Na cyplu między Jeziorem Sztynorckim a Łabab znajdują się ruiny grobowca dawnych właścicieli pałacu. Obecnie pałac jest pod opieką Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, która podejmuje wysiłki w celu przywrócenia świetności obiektu.
Ciekawostką hydrotechniczną gminy Węgorzewo jest 22-kilometrowy odcinek kanału Mazurskiego. Niegdyś miał on połączyć wielkie jeziora z Bałtykiem. Od 1862 roku, kiedy to wykonano pierwsze plany, pomimo wielokrotnie ponawianych prób, nigdy nie został ukończony. Kanał Mazurski biegnie od jeziora Mamry przez jezioro Rydzówkę aż za rosyjską granicę. Ze względu na różnicę poziomów wody wynoszącą 111 metrów wybudowano tam 11 śluz, z czego 5 znajduje się po polskiej stronie. Jedyną ukończoną w całości budowlą hydrotechniczną kanału i obiektem zabytkowym jest śluza w miejscowości Guja Piaski. W wieżach śluzy znajdują się urządzenia o napędzie ręcznym do otwierania i zamykania wrót. Ciekawostką jest położony niedaleko śluzy jas walcowo-obrotowy. Miłośnicy obiektów militarnych uzbrojeni w latarki mogą badać niezniszczone przez wojnę bunkry polowej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Anna w Mamerkach. Jest to jeden z najlepiej zachowanych w Polsce kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. Dużą atrakcją jest bunkier Gigant, na którym w 2005 roku wybudowano schody z balustradą prowadzące na dach schronu, z którego rozciąga się piękny widok na jezioro Mamry i okolice.